kupiłem najgorsze zestawy z Ninjago w historii. Wydałem 105 zł na to coś, żeby dzisiaj powiedzieć wam, czy jest to warte jakichkolwiek pieniędzy. Ale najprawdopodobniej nie. Zapraszam na bardzo nietypową recenzję, takich to chyba w ogóle nie macie okazji oglądać. Sprawdźmy, jak dużo cierpień wytrzymają te brzydale. A, i bardzo dziękuję wszystkim wspierającym. Pudełka z tych setów przybrały całkowicie nową szatę graficzną, zupełnie inną niż w przypadku zwykłych setów. Czy to dobrze, czy to źle? No, ja wolę zwykłe, ale to już tylko kwestia gustu. To jest od 6 lat, a to od 4 i ja rozumiem, że to musi być proste i łatwe do zbudowania dla małych odbiorców, ale kurczę, nie przesadzajmy z tą prostotą. Jestem pewien, że da się zbudować prosty i zarazem ładny zestaw, bo to niestety ładne nie jest. Dobra, ale otwierajmy, bo to testy są dzisiaj najważniejsze, a nie gadanie o pudełkach. Pudełka z Lego lubię i szanuję, więc otworzę je normalnie. Tak prezentuje się zawartość kartonika z Lloydem, ale ja się chcę głównie przyjrzeć tej instrukcji. No właśnie, tu są te łapki, ojoj. A to jest marnotrawstwo papieru i Lego niby idzie w ekologię. Teraz smok. Dobra, te skrzydełka wyglądają naprawdę interesująco. Okej, więc ja to zbuduję i widzimy się za chwilę. Zbudowane. Jeśli chodzi o mecha Lloyda, paskudne nogi, paskudny tors, no ręce nawet niezłe i jest to całkiem solidna konstrukcja, muszę przyznać, bo jest zbudowany z kilku takich wielkich elementów, ale nie zmienia to faktu, że po prostu pięknem to on nie grzeszy. Zaś ta jaszczurka, ten podłużny jaszczur, ma spłaszczoną głowę, jakby go ktoś młotkiem potraktował. Montuję właśnie ten film, no i kurczę, nie mogę się powstrzymać. Jest strasznie długi i sterczy mu ogon. Jak się tak postawi jak kot? Okej, pokażę wam najbardziej bezsensowną rzecz w historii Lego. Jak budujemy, to każą nam go zbudować tak, co nie? A potem w połowie instrukcji jest tak: rozłącz, zbuduj to, wczep to tu i połącz. Co? Jakby nie można było tego zrobić od razu. Ja rozumiem, że to jest taki dodatkowy moduł i w sumie można się go pozbyć, ale jak to zrobimy, to bardzo, bardzo skrzydełka. Po prostu tylnie nogi będą się spotykały ze skrzydłami, które są zamocowane na przednich, ale jak mu usuniemy skrzydła i usuniemy ten środkowy moduł, to wygląda według mnie o wiele lepiej, bo nie jest aż taki długi, ale ogon nadal sterczy. Więc nie jest to złe i tak żałuję pieniędzy, ale jest lepiej niż się spodziewałem. Ble, czym ty mnie faszerujesz? Teraz czas na testy, moi drodzy, i zaczniemy od jaszczurki Jaya. Skoro to jest smok, to powinien latać. Czyż nie? Ma skrzydła, ma ogon, więc teoretycznie powinien polecieć. Przenieśliśmy się już do mojego studia kaskaderskiego. Ja mam tutaj cały pas lotniczy i oczywiście odpowiednie szkolenia medyczne, więc wszystko jest w bezpiecznych warunkach. Nie powtarzajcie tego w domu. O, cholipka. On nie oddycha. Trzeba go ratować. Zestaw małego lekarza. Oddychaj! 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 Straciliśmy go. W takim razie przenieśmy się teraz do mecha Lloyda. Jest to bardzo gruba i masywna konstrukcja, więc podejrzewam, że gdyby zaatakował mnie jakiś złoczyńca, jakiś przestępca, to będę w stanie się tym obronić. A, myliłem się. Ale czekajcie, ja widzę w nim idealne proporcje. Jeśli odczepimy ręce i nogi, to mamy piłeczkę golfową. Wkładam Lloyda do środka. To jest naprawdę wytrzymałe. Nie chcę trzymać tego czegoś w domu i już nawet wiem, co można z tym zrobić. Zbudowałem dla niego silnik odrzutowy. Miałem zestawy i już nie mam zestawów. To wszystko, moi drodzy, to były dwa, według mnie, jedne z najgorszych zestawów z Lego Ninjago. Oczywiście to jest kwestia gustu i komuś mogły się one podobać. Tak czy siak, dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o tych setach, a jeśli odcinek wam się spodobał, to nie zapomnijcie o łapce w górę i subskrypcji. Trzymajcie się, do zobaczenia.